i właściwie dla nich jest naprawdę czymś wymarzonym. Po prostu jest to oaza spokoju, zieleń wspaniała. Ja sobie nie wyobrażam, ja mieszkałem w Warszawie w blokach, ale nie wyobrażam sobie powrotu do Warszawy. Tutaj, proszę Państwa, nie wyobrażam sobie powrotu do Warszawy, no bo jak ktoś majtkami handlował, no to jak ma nie wrócić? Proszę Państwa, no to sam facet się wydał. Powiedział, że zieleń, że powietrze, no ale tam, jak on teraz do laptopów, do komputera, do telefonów, do kołchozów tych moherowych, ble, 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 terelemele, kukury, kulewartów, ludzie są do tych plotek przyzwyczajeni. To gdzie oni będą tam siedzieć gdzieś na, za Suwałkami, prawda? To wiadomo, że wrócą. Tutaj coś się dzieje, proszę Państwa. No i teraz aktualnie ta von Lipski, jako była biegła sądowa, w jakim procencie to nie wiadomo, bo to zawsze była biegła oszustka dla swoich korzyści. No, proszę Państwa, poleciała na grenadierów, na komisariat, bo tutaj jakiś facet z nożem biegał i ona była u tej Krysi, w tym siedmiopiętrowym wieżowcu, była u Krysi. No i tam do niej przychodził ten facet i groził nożem i z jakimś tulipanem a ten tulipan, to o co jej chodziło, to nawet ja z nią nie rozmawiam, z tą von Lipski, bo to jest nie oszustka, dla swoich korzyści, jak to się mówi. No, tak, czy siak ona się poczuwa tam do obowiązku, że chce pomóc, a to temu, a to tamtemu, oczywiście niech biegnie i niech sobie pomaga, proszę Państwa, niech sobie pomaga. Ale jedno jest pewne, że tutaj w Warszawie, na Saskiej Kępie, Praga Południe, tego takiego spokoju nie ma, ale ludzie wolą, jak coś się dzieje, jak są wrzaski, jak są krzyki. Ludzie lubią, nawet tutaj bardzo wiele osób było takich, że lubią Warszawę pomimo, prawda, że tu jest chamstwo. Lubią Warszawę pomimo, że tu taki, jak to mówią, że burdel jest. Lubią Warszawę. No sam Jezus powiedział, że biednych i ubogich zawsze pośród siebie mieć będziecie. O co chodzi? Że również i takich, co z nożami biegają, to zawsze wokół siebie mieć będziecie, bo ta Lipska mówi, słuchaj, on wczoraj tej Krysi straszył, ja musiałam wezwać policję. No to czyli, że tam chyba przez łańcuch jakoś to tak było, wezwać policję. Ja mówię, no to z domu możesz wezwać policję, ale jak ty kątem oka nie sięgniesz, gdzie on poszedł, gdzie on jest, gdzie on idzie, to ta policja przyjedzie i ona jest niewładna, ta policja 112. Ona jest niewładna, przyjedzie i pojedzie. No i ta Lipska się dzisiaj tak zaangażowała, poleciała na grenadierów, na komisariat. Ja mówię, że ty przy okazji to jeszcze inne sprawy pozałatwiasz. A miała iść do sądu, załatwiać tutaj różne takie sprawy, bo my tutaj o ten spadek walczymy, nie walczymy. Ja widzę, że to jakieś takie z tym sądem, to ciężkie sprawy. No sądy się zmieniają w Turcji, aresztują sędziów. Zobaczymy, co tu będzie. Tu była sprawa, stawała 10 razy. Sprawa była, stawała. Sprawa się cofała. No już jest w sądzie znowu ta sprawa. Siódmy czy któryś raz. A to, że ten Mareczek, to takich mamy, że co nie odbierają awizo, wiesz. A to trzeba było wznawiać, a to trzeba było to. Ale teraz sąd FOPA robi z każdej strony, ze swojej strony, jakieś takie głupoty. Myśmy to wykazali. O co chodzi? Jest w komentarzach naszego radia Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Extra, że ludzie jak na przykład nie chcą płacić, to po pierwsze, po drugie, bo mają na przykład prawo nie płacić i piszą tam odwołania, to się właśnie sądowi bardzo nie podoba i wtedy sprawa staje, a sąd rozdziela włos na czworo, tutaj u nas w tym przypadku jak na razie na dwa włos był podzielony i sąd, a to, i rozdzieliwszy włos na parę części, mataczy i kręci, sprawa stoi. I po prostu myśmy pięknie, inteligentnie napisali, że nie potrzebujemy faryzejstwa, nie potrzebujemy załatwiania spraw od końca, albo że my tu w Polsce nie potrzebujemy takiej inwigilacji z jednostronnej, bo na przykład w Ameryce ci Żydzi, którzy internet wymyślili, to oni ciebie będą inwigilowali, ci kanał, jak temu Winieckiemu, jak on się nazywa, na Facebooku skasowali, nie lubią prawicowców, nie lubią, są wściekli na
na zmiany w Polsce, które zaszły ostatnio i po prostu oni uwielbiają, znaczy uwielbiają, to jest ich celem i całą filozofią życia, inwigilować jednostronnie, czyli zlikwidowali mu kanał. Marcin Winiecki. To Radio Maryja tu wielokrotnie mówiło, nawet mamy w naszym radiu Conchita, możesz słuchać. Także Państwo zobaczą, oszustwo na oszustwie, krętactwo na krętactwie tutaj w Polsce. Ach.